jako takim. Natomiast dzisiaj na warsztat weźmiemy statut, bo tutaj w trójkę uznaliśmy, że dobrze napisany statut to jest prawdziwy atut. Witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Marta Rosińska, reprezentuję tutaj DOS i LT, jak i akcję Rok Relacji w Edukacji razem z Grzegorzem Śpiewakiem. Witam Cię, Grzegorzu. No i witam naszego eksperta, który tutaj reprezentuje dwie organizacje, prawda? Dobrze, tak. ja myślę cały czas. Jarka Durszewicza, który jest ekspertem od pisania tych statutów i wielu szkołom pomógł taki statut napisać. I bardzo Ci dziękujemy, że zgodziłeś się wejść tutaj z nami w taką współpracę. No i podzielić się tym, jak taki statut należy napisać. Kto z Państwa był z nami na ostatnim webinarium? Tak, mamy. Ja myślę, że dobry statut to właśnie atut, tak jak Marta powiedziała, i jest to no, taka podstawowa, jest to podstawowy dokument funkcjonowania szkoły, dlatego też od tego statutu zależy to, jak wygląda ta działalność szkoły, jak wygląda praca, jak wygląda ocenianie, bo właśnie w statucie te wszystkie elementy dotyczące oceniania czy doceniania się znajdują. I to jest jakby istota i najważniejszy element tego naszego dzisiejszego spotkania, właśnie ten statut. I o tym będziemy rozmawiali. No czyli źle napisany statut ma ogromny wpływ na to, co się dzieje w szkole, prawda? Jeżeli chodzi o ocenianie, ale też uczenie, bo wiadomo, że te dwie czynności są ze sobą powiązane. To witamy Państwa, zatem widać, że chyba wszyscy z Państwa byli z nami na poprzednim webinarium, to super, bo mamy taką kontynuację. Ja nie będę przedłużała, Jarku, oddaję Tobie głos, ja się wyciszę może, żeby troszeczkę może ten stream zmniejszyć, no i powiedz nam, dlaczego ten statut to taki atut? No, statut to atut, ponieważ statut określa wszystko to, co się dzieje w szkole. I jakby, ja powiem tak, w momencie, kiedy przychodzi na kontrolę kuratorium, które jest takim ulubionym akcentem, kiedy dyrektorzy rozmawiają o tym, co jest ważne, to pierwszą rzeczą, którą bierze do kontroli, jest właśnie statut. I w statucie są wszystkie elementy, które dotyczą tego, co jest dla szkoły ważne, w tym ocenianie wewnątrzszkolne. A ocenianie wewnątrzszkolne jest tym, co jest jakby brane pod lupę wszystkich tych, którzy są członkami społeczności szkolnej, bo statut określa właśnie to, w jaki sposób oceniamy. I jakby napisanie statutu tak, aby sprostał oczekiwaniom zapisów ustawy, bo on się bierze z ustawy, jest tutaj kluczowe. I jakby sięganie do pewnych takich zaszłości, które kiedyś były, kiedy dotyczyły oceniania, a powtarzają się, powielają w tych statutach, jest oczywistym błędem, który musimy wyeliminować i spojrzeć na ten statut z perspektywy tego, co pojawiło się w nowym prawie oświatowym i co jest wymagane dzisiaj. I jakby stwierdzenie czy spojrzenie na ten statut z tej perspektywy jest bardzo istotne i pomoże też, może pomóc wszystkim tym, którzy tworzą statuty, którzy są nimi zainteresowani, którzy tworzą wewnątrzszkolny system oceniania, w tym, że ten system oceniania był taki, żeby właśnie doceniać, a nie tylko oceniać. To tak na marginesie. No i nie wiem, teraz jakby Marta, ty możesz przerzucać slajdy, czy ja muszę? Jak sobie życzysz. Na dole masz tam taką strzałeczkę zawsze. No to dobra, no to ja będę przerzucał. Więc zaczniemy od tego, że statut jest determinowany, wygląd statutu, czy jego treść jest determinowany przez ustawę Prawo oświatowe. I w tej ustawie Prawo oświatowe jest artykuł 98, który zawiera to, co w tym statucie powinno się znaleźć. Ale w artykule 99 jest mowa o tym, jakie są obowiązki ucznia. W artykule 100 jest określenie, że powinien być jednolity strój i ten strój określa też
społeczność szkolna. Są określone standardy nauki, czyli pomieszczenia, którymi dysponuje szkoła. Artykuł 104 dotyczy biblioteki. Następne świetlicy, stołówki. Od 1 września 2020 roku wejdzie artykuł w życie 106a, który mówi o tym, że szkoła zapewnia ciepły posiłek. Artykuł 108a dotyczy monitoringu. Artykuł 109 dotyczy form działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. I to jak gdyby jest to, co w statucie powinno się znaleźć. Natomiast artykuł 98, jak już wcześniej wspomniałem, zawiera wykaz punktów, które określają to, co w statucie musi się znaleźć. Jest to 26 punktów. Nie będziemy dzisiaj się nad tym pochylać, bo to jest jakby zupełnie inny temat. Natomiast nas interesuje to, co zawiera się w punkcie 8, a mianowicie szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego. I jakby jest tutaj odniesienie do artykułu 44b ustawy o systemie oświaty, który dokładnie określa to, co w tym statucie dotyczącym wewnątrzszkolnego systemu oceniania powinno się znaleźć. I gdybyśmy spojrzeli na te punkty, no to po pierwsze, jest konieczność informowania uczniów o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie. To są cele oceniania wewnątrzszkolnego i teraz to jest bardzo istotne i myślę, że jest to kluczowe w zrozumieniu całego systemu oceniania wewnątrzszkolnego. To, jakie są jego cele. Kiedy rozmawiamy z różnymi gremiami, z radami pedagogicznymi przede wszystkim, to patrzymy na perspektywę ucznia, patrzymy na perspektywę rodzica, patrzymy na perspektywę nauczyciela, ale też organu prowadzącego. I kiedy pytamy o to, po co jest ocenianie i z jakiego powodu się ocenia, to padają różne określenia, a to takie, a to takie, a to takie. Natomiast nigdy nie zdarzyło mi się, powiedzmy w perspektywie 100 placówek, żeby usłyszeć to, co jest zawarte właśnie w tych celach oceniania wewnątrzszkolnego, które są określone w ustawie. A mianowicie, że jest to udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze, jak powinien się dalej uczyć i udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. To jest bardzo istotne i myślę, że jest to jakby zrozumienie celów tego oceniania wewnątrzszkolnego, które są określone w tym artykule 44b ustęp 5 ustawy o systemie oświaty, jeszcze tej starej, jest jakby podstawą do zrozumienia tego, czym jest wewnątrzszkolny system oceniania. I kiedy spojrzymy dalej na zapisy tego samego artykułu, to mamy informację o tym, że oprócz tego, że wzmacniamy ucznia, informujemy go o jego zdolnościach, udzielamy mu pomocy, to powinniśmy też motywować ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowania, że mamy dostarczyć rodzicom i nauczycielom informacje o tym, w jaki sposób uczeń dokonuje postępów, jakie ma trudności w nauce i zachowaniu oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia, które mamy rozpoznać na podstawie kolejnego rozporządzenia, o którym mówiliśmy wcześniej, a mianowicie rozporządzenia o wymaganiach wobec szkół i placówek, które wskazuje, że uczeń powinien być jakby zaopiekowany i powinniśmy dostrzec jego mocne i słabe strony, że powinniśmy jakby rozpoznać jego środowisko uczenia się i w kontekście tego środowiska udzielać mu pomocy właśnie w nauce. No i oczywiście punkt 6, który mówi o tym, że to ten system oceniania ma umożliwić nauczycielom doskonalenie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej. I wydaje mi się, że można się bardzo mocno nad tym zastanowić, ponieważ jeżeli mamy umożliwić nauczycielom doskonalenie organizacji i pracy
jakby metod tych, które stosują w pracy z uczniami, to nakłada to na nauczyciela obowiązek takiej refleksji nad swoim warsztatem pracy. I teraz pytanie, czy wszyscy nauczyciele, którzy jakby oceniają, którzy korzystają z tych zapisów, faktycznie podejmują refleksję nad tym swoim warsztatem pracy i ten zapis tej ustawy jest, można powiedzieć, aktywny, tak? Czy on towarzyszy na co dzień nauczycielom, którzy funkcjonują na co dzień w rzeczywistości szkolnej? Nie wiem, czy tak jest, ale mogłoby tak być. Tak? I to są cele. Cele oceniania wewnątrzszkolnego. Znaczy teraz... ja tutaj na chwilę, jeżeli mogę wejść, ja myślę, że refleksji my mamy w tym zawodzie sporo, tylko czasami możemy być czegoś nieświadomi. Ja mam wrażenie, że w wielu przypadkach te statuty mogą być wadliwie napisane albo wadliwie w ogóle ta ustawa być interpretowana i to wynika raczej z tego braku świadomości być może wśród nauczycieli, że to nie do końca jest tak, jak kiedyś było. Nie masz takiego wrażenia? Marto, ja myślę, że nauczyciele mają taki jakby, nie wiem, czy to jest to problem, czy jest to coś, co z marszu jak gdyby funkcjonuje w rzeczywistości, że nie czytają ustaw. Oni, znaczy większość nauczycieli jakby z mojego doświadczenia żyje w tym środowisku, w którym żyje, kontaktuje się z tą rzeczywistością prawną, która jest w danym momencie, w danej placówce, a to, co jakby jest ich rzeczywistością, to jest to, co zastali, tak? Czyli napisany statut, napisane prawo wewnątrzszkolne jest tym, co jest w tym dniu o tej godzinie dostępne. I oni korzystają z tego, jakby nie sięgając do zapisów ustawowych. I tutaj w moim przekonaniu brak takiej głębszej refleksji nad tym, co jest w tym prawie oświatowym zapisane. I to powoduje, że jak gdyby nie sięgamy głęboko do tego, co tam jest zapisane. I jakby nie ma takiego zastanowienia się nad tym, że to ma służyć nie tylko temu, żeby pomóc uczniowi, ale też, żeby w wyniku ewaluacji moich działań jakby nastąpiło takie doskonalenie pracy, doskonalenie mojego warsztatu, taka głęboka refleksja nad tym, czy moje metody pracy, czy moje działania są adekwatne do potrzeb i możliwości uczniów i są w stanie tym uczniom pomóc, bo taki jest cel oceniania wewnątrzszkolnego. No to ja tutaj może zapytam Państwa w takim razie, czy u Państwa w szkole, ustawa oświatowa jest czytana, analizowana z roku na rok, czy te dokumenty są u Państwa w szkole w jakikolwiek sposób analizowane? Jeżeli nie Państwo, to być może dyrektor szkoły? No tutaj Pani Maria pisze, że jest to racja, czyli nie czytają tego. No. No pewnie zależy od szkoły, no myślę, że generalizowanie ale wiecie, by nam zaszkodziło. Ja mogę znowu na prawach adwokata diabła trochę. Tak, tak, czego już jesteś doskonały w tej roli. To wiecie, ja powiem wam szczerze, że jakkolwiek oczywiście ideologicznie jestem w 100% w zgodzie z tobą, Jarku, to trochę, wiecie, to moje serce i rozum troszeczkę tak się niepokoi przy tezie, że nauczyciel powinien czytać prawo oświatowe. No bo wiesz, a lekarz czyta na przykład całe aktualne ustawodawstwo, jakie dotyczy jego zawodu? Wątpię. Znaczy generalnie biorąc, ja nie wiem, czy to jest tak, że rolą nauczyciela praktyka jest bieżący monitoring tego, jak wygląda stan prawny do jego zawodu. Tym bardziej, że te dokumenty są napisane, mówiąc bardzo łagodnie, językiem nie najłatwiejszym, tak? Nie skłaniającym do jakiejkolwiek lektury i interpretacji. Ja sam z racji swoich różnych ról zawodowych nie raz, nie dwa, nie dziesięć musiałem do tych różnych dokumentów sięgać i za każdym razem miałem taką refleksję, że ostatnia rzecz,
którą ten piszący ma na względzie, to jest to, żeby ktokolwiek to zrozumiał i cokolwiek z tym zrobił. Wiecie, ustawa o zmianie ustawy powołująca się na zapisy, których my oczywiście nie widzimy, więc nie wiemy, do czego ta zmiana dotyczy, trzeba by sięgnąć do wszystkich źródłowych dokumentów, zestawić, porównać. No, ja uważam, że raczej to nasza w tym jest robota, to znaczy takich mediatorów, którzy są między tym prawem oświatowym i pewnie dlatego też takie zainteresowanie wielkie jest tym naszym najnowszym cyklem z twoim znakomitym udziałem, że tu potrzeba rzeczywiście porządnego mediatora, który będzie to odpowiednio rozczytywał, interpretował, nagłaśniał kluczowe wnioski i to jest właściwy sposób podejścia do tego. Ja nie uważam, żeby nauczyciel powinien swoją energię inwestować, wiecie, w rozkminianie tych wszystkich przepisów, które są koszmarne po prostu zupełnie. Więc to jest moja, tutaj nie wiem, czy państwo się zgadzają z tym, czy nie, ale to jest moje. No ja uważam, że dyrektor szkoły powinien, jeżeli nie nauczyciel, to ktoś w szkole musi rozumieć, no, w jakich warunkach i środowisku pracuje i co z tej ustawy jednej czy drugiej wynika. Tak, zgoda, ale wiesz, ale była mowa o nauczycielach nieczytających, więc ja uważam, tutaj zresztą patrzę na komentarze, myślę, że tu część przynajmniej z Państwa, zresztą oczywiście wiecie, to nie jest też tak, że ja tu się domagam zgody, prawda, tylko wydaje mi się, że no szukamy i po to tutaj rozmawiamy, szukamy jakiegoś optymalnego sposobu, żeby to, co się daje, dać temu czemuś jak najszybszą i najszerszą recepcję, prawda? Natomiast tak. Wydaje mi się, że właśnie nauczyciela by wiecie, bo ja nauczyciela chcę generalnie przeciągnąć na swoją stronę w tej robocie, prawda? Czyli ja chcę pomóc. Ja nie tyle chcę jak gdyby wyrzuty sumienia dawać nauczycielowi. Nie, no i słusznie, Grzegorzu, i słusznie. Tak jest. Nauczyciel nie jest od tego, żeby czytać prawo oświatowe, chociaż powinien je znać, ponieważ awans na kolejny stopień zawodowy, tak, czyli cała procedura awansu zawodowego nauczyciela przewiduje, że jest jakby takim znawcą prawa oświatowego, czyli zna i stosuje to prawo oświatowe w praktyce. Natomiast z tego, co mówisz, ja się zupełnie z tym zgadzam, ponieważ szkoła stoi dyrektorem i to dyrektor powinien to prawo oświatowe znać, stosować i przekazywać nauczycielom to, co w tym prawie jest ważne, istotne i co jest jego osią, tak? Tym jego najważniejszym trzonem. I w tym momencie, kiedy tworzy się statut szkoły, który jest tym podstawowym dokumentem funkcjonowania tej każdej placówki, kiedy tworzy się wewnątrzszkolny system oceniania, to co jest celem tego systemu oceniania powinno być takim wskazaniem dla dyrektora, żeby pokierować pracą nauczycieli w ten sposób, aby oni te cele w tych zapisach zrealizowali. I to jest klucz. Natomiast zobacz, Halinka, jedna z naszych wspaniałych nauczycieli, którzy są w kręgu DOS-a od lat, Halinka tu pisze teraz, a ja Halinie wierzę bezkrytycznie, absolutnie, jak ona coś mówi, to na pewno tak jest. Mój dyrektor wyliczył, że jest ponad 140 różnych rozporządzeń dotyczących oświaty. No to jest oczywiście ten gąszcz, prawda, tak magma, który powoduje, że właśnie to nie jest robota dla nauczyciela tak naprawdę. Bogiem. Tak, to nie jest robota dla nauczyciela, ale jak to się mówi, dyrektor jest tą osobą, która angażuje się do pracy po to, żeby być na co dzień z przepisami i on powinien te przepisy czytać. Ja w momencie, kiedy zacząłem być dyrektorem, a było to onegdaj, w 97 roku, to jakby uszeregowałem sobie wszystkie przepisy, układałem je w segregatory i musiałem znać te przepisy, żeby je stosować, żeby je może nie interpretować, ale żeby je stosować i żeby je znać. I to jest podstawowa rola dyrektora szkoły, żeby znać przepisy oświatowe i je stosować. Stosować zarówno ustawę o systemie oświaty, stosować ustawę prawo oświatowe, stosować inne ustawy, które też obligują do jakichś zachowań i jakichś działań. I w momencie, kiedy są określone cele oceniania wewnątrzszkolnego, które są bardzo proste, bo ich jest kilka, ich jest dokładnie sześć, i w
momencie, kiedy te cele wskazują na to, że system oceniania powinien pomagać uczniowi i motywować ucznia, dostarczać informacje, to jest to dla mnie jasne i czytelne, prawda? I kiedy zestawię to z innymi dokumentami, które w tej oświacie funkcjonują i są aktami wykonawczymi do tych ustaw, czyli rozporządzeniami, to jest dla mnie jasne, że system oceniania powinien wspomagać ucznia w rozwoju, udzielać mu informacji zwrotnej, pomagać mu w uczeniu się, dostarczać nauczycielowi informacji o tym, co robi dobrze, również to jest ta informacja zwrotna dla nauczyciela, dla jego warsztatu pracy, co robi dobrze i w jaki sposób może to robić lepiej. I to jest zasadniczy cel oceniania wewnątrzszkolnego, a nie kontrola ucznia, kontrola jego wiedzy, udowodnienie mu, że nie włączył kamerki i za to ma jedynkę, nie zrobił zadania domowego i za to ma jedynkę, czyli jakby niewykorzystanie tego systemu oceniania do kontroli ucznia i do jego punktowania, tylko do tego, żeby mu pomóc. I chodzi o to, że większość, niestety, większość statutów szkół nie odpowiada temu, co jest w ustawie, czyli nie spełnia tych oczekiwań, które są w tej ustawie zawarte, czyli nie realizuje celów oceniania wewnątrzszkolnego, które są określone w ustawie. I to jest przykre, smutne i to jakby wskazuje na to, że nauczyciele, którzy nas słuchają, którzy są z nami, mogą podjąć działania, które będą zmierzały do tego, żeby to zmienić. I to jest nasz cel, żeby zmienić złe zapisy statutów szkoły w kwestii oceniania wewnątrzszkolnego. Bo wydaje się, że taka jest moc sprawcza nauczycieli, o czym też mówiliśmy, że to nauczyciele w grupie, w zespole decydują o kształcie statutu i mogą to zmienić. Jeżeli ktoś, kto nas słucha, jest przekonany wewnętrznie, że jego system oceniania nie działa zgodnie z tymi celami, czyli nie udziela pomocy uczniom i nie udziela informacji zwrotnej nauczycielom, że jest nie tak, to jesteśmy z tego, znaczy ja jestem z tego powodu zadowolony, bo być może będzie to osoba, która w swojej organizacji, w swojej szkole zrobi coś, co pozwoli na to, żeby to zmienić. Tak myślę. Nie, no słusznie, bardzo dobrze, oczywiście. No dobrze, to idźmy dalej, może, żebyśmy też nad tym wątkiem za długo nie... Tak, nie... dokładnie, ale to jest ważne, bo te cele są istotne. I teraz pytanie o to, co powinno być wewnątrz, tak? Bo jakby istotą tego naszego dzisiejszego spotkania jest to, co powinno być wewnątrz tego statutu i co powinno, co powinien ten system oceniania zawierać. No więc ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych, i teraz ważne jest też to, śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, czyli te wymagania, które formułują nauczyciele i które są gdzieś tam zawarte, są wymaganiami, które dotyczą ocen, no umówmy się, końcoworocznych, czyli tych, które są efektem pracy całorocznej. To są te wymagania, które nauczyciel musi sformułować i dotyczą one tego, co jest efektem pracy nauczyciela pod koniec roku, czyli są to efekty wynikające z podstawy programowej. Następnym elementem, który obejmuje wewnątrzszkolne ocenianie, jest ustalenie kryteriów oceniania zachowania. No tutaj nie będziemy się nad tym pochylać, bo jest to odrębny temat zupełnie. Ja tutaj przepraszam, na chwilę się wetnę, ponieważ w trakcie webinarium 24 lutego, zamykającym ten cykl webinariów, wystąpią dwie osoby. Pani profesor Jaskulska, która będzie mówiła o ocenianiu właśnie zachowania, i pani psycholog, która powie, jak takie oceny mają wpływ na ucznia od takiej strony psychologicznej i psychospołecznej. Także zapraszam już z góry. Przepraszam. Okej.
I teraz pani Halina tutaj pisze, nie ma oceny za brak zadania, może być tylko za brak wiedzy. No, ja tutaj też bym miał wątpliwości, ale okej, będziemy o tym mówić. Czyli trzeci punkt, i to jest chyba to, nad czym się dzisiaj będziemy skupiać i nie tylko dzisiaj, ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych. I to jest istotne. I te oceny bieżące są tutaj dla nas takim istotnym elementem, nad którym się pochylamy cały czas i one tutaj budzą bardzo dużo kontrowersji i dyskusji. No i oczywiście ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje też przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych i to jest zapis z ustawy i ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych, no i też ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce. I to są zapisy ustawowe, czyli to, co obejmuje ocenianie wewnątrzszkolne. I teraz chyba mi się jeden slajd gdzieś przesunął. Dobrze. No i zadaniem szkoły jest to, żeby ustalić szczegółowe warunki i sposób ustalania wewnątrzszkolnego systemu oceniania, który ma być w statucie. Czyli statut określa to, co jest właśnie jakby wypełnieniem tych zapisów, które wcześniej powiedzieliśmy, czyli tych celów oceniania i tego, co w ich treści się znajduje. Tak? Czyli te dwa elementy z ustaw bierzemy i wrzucamy do statutu i mamy to, co nazywa się wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Czyli tak, pierwszym elementem, który w tym systemie oceniania się znajduje, czyli załóżmy, mamy statut, mamy paragraf pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej, który wynika z tego wspomnianego na początku, nie bez celu, artykułu 98, który określa, co w tym statucie musi być, tam jest 26 punktów i ten punkt ósmy, który mógłby być paragrafem ósmym bądź dziesiątym, w zależności od tego, w jaki sposób zbudujemy ten statut, jest ten wewnątrzszkolny system oceniania. I w tym wewnątrzszkolnym systemie oceniania muszą znaleźć się te punkty, o których teraz będziemy mówili. A mianowicie informacja o wymaganiach edukacyjnych i teraz ważne jest to, żeby wszyscy to jakby dokładnie zrozumieli, że chodzi o wymagania, które dotyczą ocen śródrocznych i rocznych, czyli tych ocen, które mają być wystawione na zakończenie danego etapu edukacyjnego, danej klasy, tak? Może etap edukacyjny to jest złe określenie, czyli danej klasy. Następnie kryteria oceny zachowania, sposób ustalania ocen bieżących, sposób ustalania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych, tak, i tutaj napisałem, jeżeli dotyczy, ponieważ klasyfikacja musi być robiona dwa razy w roku, chociaż to jest też dyskusyjne, ponieważ klasyfikacja musi być śródroczna i roczna. Jeżeli nagiąć by jakby prawo do tego, to można klasyfikację śródroczną zrobić łącznie z klasyfikacją roczną, ale to są już takie niuanse i jakby drobiazgi. Natomiast też mamy opisać sposób organizowania egzaminu klasyfikacyjnego w określonych przypadkach i tutaj można powiedzieć, że są to przypadki różne, bo uczniowie przechodzą z różnych szkół, też uczniowie przyjeżdżają do nas z zagranicy i wówczas trzeba przewidzieć te przypadki właśnie w naszym statucie, że jeżeli uczeń przyjedzie z Londynu, czy z Lwowa, czy z Kijowa, to kiedy przychodzi do nas do szkoły, to musimy mu stworzyć warunki, żeby ten egzamin klasyfikacyjny zdał. I to jest właśnie miejsce, w którym te elementy opisujemy. Również. Przepraszam najmocniej, bo było pytanie po drodze. Po pierwsze, czy śródroczna rzeczywiście musi być? Więc czy zechciałbyś się odnieść do tego? Nie, nie musi być oceny śródrocznej. Nie, musi być roczna ocena. Tutaj pani Maria pisze, że używa się określenia WZO, a nie WSO. No jest,
jest ustawa, która określa wewnątrzszkolny system oceniania i mogą być wewnątrzszkolne zasady oceniania, ale to w zależności od tego, jak kto chce. Ustawa się w tej kwestii nie zmieniła na moją wiedzę, a ta wiedza jest jak gdyby dzisiejsza. Tak? Nie ma zmiany ustawy, jest wewnątrzszkolny system oceniania. Ale jeżeli przerwaliśmy, Jarku, to jeszcze to drugie ciekawe pytanie. Jeżeli w przedmiotowym systemie jest ocena za zadanie domowe, to czy to jest zgodne czy niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa? Na moje widzenie prawa i na moje czytanie ustawy nie ma czegoś takiego jak przedmiotowe systemy oceniania. Okej. Nie ma przedmiotowych systemów oceniania? Nie ma. Nie. Na moje czytanie prawa i na moje czytanie tego, co jest w nich określone, to jest jeden wewnątrzszkolny system oceniania. I nie ma rozbijania tego na przedmioty, bo w momencie, kiedy mamy przedmiotowe systemy oceniania, do których przywiązani są niektórzy nauczyciele i to funkcjonuje od wielu lat w szkołach, to wyobraźmy sobie, że jest 10 przedmiotów i 10 przedmiotowych systemów oceniania. Ja pamiętam takie wklejane w zeszyty moich dzieci na przykład. No dokładnie. No to teraz wyobraźmy sobie, że jest uczeń, który jest w szkole i podlega temu prawu wewnętrznemu, w którym jest 10 przedmiotowych systemów oceniania. I teraz można powiedzieć, czy ten uczeń nie dostanie jakby, nie wiem, pewnego zamętu, pewnego zamieszania, czy pewnej takiej niepewności. No nie wiem, no wyobraźmy sobie, że życie, jest... Życie, Jarku, życie. Tak no jak... nie, no to nie jest życie, bo właśnie życie... nie, życia to ja mam prawach adwokata diabła, tu się wygłupiam. Nie, no to jest oczywiście masakra zupełna, natomiast to jest też praktyka, którą ja z całą pewnością potwierdzam jako część rzeczywistości, już na szczęście byłej rzeczywistości moich dzieci, ale rzeczywiście tak na pewno było. No właśnie, tutaj... Piszę, że z drugiej strony każdy przedmiot ma inną specyfikę. No dokładnie, inną specyfikę. No dobrze, ja rozumiem, że każdy przedmiot ma inną specyfikę, ale jakby tak nawiązując do zupełnie innej rzeczywistości, to jakby człowiek jest jeden i człowiek uczy się tak, jak się uczy i nie ma innych zasad uczenia się, nie ma innych zasad motywowania, bo te zasady są jedne. No, ja uczę się tak, jak się uczę, mam takie metody uczenia się, znam takie sposoby uczenia się, tak się uczę, jak mnie nauczyli, czyli stosuję jakieś krzywe zapominania, stosuję haki, inne mnemotechniki, stosuję fiszki, czy tam inne metody wyróżniania słów kluczy, robię notatki, czy to mapy myśli i nie jest istotne, czy jest to fizyka, matematyka, czy jest to historia, bo ja robię to dokładnie tak samo. I dokładnie tak samo powinien wyglądać system oceniania wewnątrzszkolnego, ponieważ on jest jeden. I nie ma tak, że uczeń osobne zasady dotyczące oceniania ma na matematyce, a zupełnie inne zasady na polskim. Bo w tym momencie uczniowie dostają po prostu kociokwiku i takich zawirowań, które nie są w stanie ogarnąć i zrozumieć. No bo wyobraźmy sobie, że uczniowie, ja wiem, że to pokutuje i że tak jest, natomiast no tak być nie powinno, ponieważ uczeń powinien mieć jedne zasady, jeden sposób i jedno myślenie o tym, w jaki sposób wygląda to ocenianie wewnątrzszkolne. I nie ma czegoś takiego, tutaj niektórzy tak, u nas PZO są uszczegółowieniem. Ludzie piszą, że to jest. No nie ma, no po prostu nie ma. Tak samo jak nie ma sprawozdań w pracy nauczyciela, czego niektórzy nie potrafią zrozumieć, ale tak właśnie jest, nie ma w prawie oświatowym sprawozdań z pracy nauczyciela. To jest coś, co sobie wymyślamy i co sobie tworzymy, co sobie imaginujemy. Tak samo nie ma przedmiotowych systemów oceniania, bo jest jeden wewnątrzszkolny system oceniania, do którego
stworzenia obliguje nas prawo oświatowe i ten wewnątrzszkolny system oceniania powinien być składową częścią statutu szkoły. I ten system oceniania zawiera swoje elementy, o których w tej chwili właśnie mówimy. Czyli rozumiem, że tu komentując pytania, których już było kilka, o tej specyfice albo o tym, że nie do pogodzenia, tutaj powtarzam jeden z głosów, nie do pogodzenia są diametralnie różne przedmioty w tym zakresie, to rozumiem, że twoja odpowiedź jest taka, że na pewnym poziomie oczywiście muszą być do pogodzenia, bo ten poziom wspólny musi być po prostu jeden i spójny dla wszystkich przedmiotów w danej szkole. Czy ja dobrze zrozumiałem? Czyli... No, jeżeli czytać prawo oświatowe, to tak właśnie jest, ponieważ jest jeden wewnątrzszkolny system oceniania i nie ma ani słowa w prawie oświatowym o tym, że istnieją jakiekolwiek przedmiotowe systemy oceniania. Podobnie jak nie ma słowa sprawozdanie z pracy nauczyciela, którego też nie ma w prawie oświatowym i takie słowo w ogóle nie funkcjonuje. No, ale to jest coś, o czym rozmawialiśmy na ostatnim webinarium, że skoro mówimy o ocenach, tak zwanych ocenach bieżących, bo nie ma ocen cząstkowych, tak? Czyli ocenach bieżących, czyli jeżeli ja jestem anglistką, a ty na przykład chemikiem, no to tak, tę ocenę bieżącą przekazujemy uczniowi jako, rozumiem, taką informację zwrotną, odpowiednią do danego przedmiotu, pokazujemy mu, jak tej chemii czy tego angielskiego ma się uczyć, tak? I wtedy ja widzę sens takiej unifikacji tego systemu. No tak. Czy ja dobrze rozumiem? No bo to chyba o to chodzi, tak? Że ja daję jako anglistka ocenę bieżącą, czyli informację zwrotną, a ty jako powiedzmy chemik robisz dokładnie to samo, tylko zgodnie z wymogami twojego przedmiotu, tak? Poza tym to, co reguluje ten wewnątrzszkolny system oceniania, czy te wewnątrzszkolne zasady oceniania, to mają one te dokumenty, one mają pokazać na przykład to, za co ta ocena jest wystawiana, albo jaka informacja, co chyba ważniejsze, powinna się w tej ocenie zawrzeć, a nie na przykład to, że nie wiem, za wykonanie 4 przysiadów na WF-ie, prawda, to się coś należy, no bo to nie o ten poziom szczegółowości tutaj chodzi, prawda? Znaczy, to, że profista ocenia inne umiejętności niż matematyk, to jest jak gdyby poza dyskusją, prawda? To, co jest natomiast istotne, to jest to, że na przykład nie może być tak, że WF-ista, nie może inaczej, że właśnie matematyk ma prawo na przykład wystawiać 2 za brak zeszytu, prawda? Bo tak sobie wpisał w swoim prywatnym, rozumiem, przedmiotowym systemie oceniania, podczas gdy takiej informacji nie ma na poziomie zasad oceniania obowiązujących w całej szkole. No więc to chyba o tym tu rozmawiamy, że i to, co myślę, że rzeczywiście tutaj dotykasz bardzo ważnej kwestii, to, że dzieciak w tym momencie dostaje całkowitej schizofrenii, prawda, bo na geografii można za to dostać 2, a na przykład na matematyce za to się 2 nie dostaje. No i uczymy dzieci kombinować, prawda, omijać system, dokładnie, podlizywać się nauczycielom, byleby tylko spełnić te przedziwne kryteria. No dobrze, tu są jakieś jeszcze pytania. Tutaj się wcześniej pojawiło pytanie, pan Piotr, o ile pamiętam, tyle tych pytań, że aż nie wiem. Tutaj jest, nie wiem czy widzicie, że artykuł 44f mówi, że uczeń podlega klasyfikacji śródrocznej, rocznej, końcowej. Jak to się ma do twojej wiedzy, Jarku? No dokładnie, bo klasyfikacja to nie znaczy ocena. No właśnie. No dokładnie, bo uczeń podlega klasyfikacji, natomiast ocena może być jedna, tak? Raz do roku, jedna raz do roku. Raz do roku, dokładnie. Natomiast klasyfikacja może być i tutaj pan Piotr ma dokładnie rację, bo ten artykuł dotyczy klasyfikacji. Natomiast myślę, że my skupimy swoją uwagę na ocenie i na tym, co jest ważne, ponieważ dobrze. Jak widzę, Marta tutaj podniosłaś bardzo istotną kwestię, i myślę, że to jest to, co powinniśmy wyprostować i jakby wyprasować i powiedzieć, że to jest niekwestionowane i tak właśnie jest, że nie ma żadnych przedmiotowych systemów oceniania, że jest jeden wewnątrzszkolny system oceniania, że jest ocena bieżąca, która jest na mocy paragrafu 12 rozporządzenia w sprawie oceniania i klasyfikowania rozumiana dokładnie jako informacja zwrotna dotycząca tego, co uczeń robi,
I tutaj nie ma żadnej kwestii. I brak zrozumienia tego, tych zapisów i brak zrozumienia tego, czym jest ocena bieżąca, powoduje całą komplikację i te wszystkie pytania i te wszystkie, no nie wiem. No niepewności, tak? No niepewność taka, tak, mam wrażenie. To niepewność, która temu towarzyszy. Bo wszystko rozbija się o to, że mamy w szkole zgodnie z ustawą oceny bieżące, klasyfikacyjne i roczne. I te oceny bieżące to jest to, co nas dotyka codziennie, tak? Co wystawiamy codziennie. I ta ocena jest po prostu informacją zwrotną. Nie ma innej oceny bieżącej i nie ma innego rozumienia oceny bieżącej, jak to, co jest zapisane w paragrafie 12 rozporządzenia w sprawie oceniania i klasyfikowania. I teraz, kiedy my analizujemy statut i mamy zapisać sobie to, co jest określone w artykule 44e ustawy, czyli że nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły, to to jest klucz tego wszystkiego, o czym mówimy. Tak? Ponieważ gdyby sięgnąć do zapisu już takiego konkretnego, ja nie wiem, przebiegnę te slajdy, bo może cofniemy się później do nich. Tak? No właśnie. Ja przebiegnę. Dobra. Ocena bieżące formułowane są jako informacja zwrotna, która wskazuje uczniowi, co zrobił dobrze, nad czym musi popracować, gdzie może poszukać dodatkowych informacji i w jakim kierunku może się rozwijać. I teraz w momencie, kiedy w statucie oczekujemy takiej informacji, to ten zapis, który jest w tym pierwszym i drugim punkcie, jest kluczem tego, co powinno znaleźć się wewnątrzszkolnych systemach oceniania. Czyli interpretacja tego, co jest oceną bieżącą. Czyli ocenę bieżącą nauczyciel ustala w oparciu o ustalone dla każdej formy sprawdzania wiadomości lub umiejętności ucznia kryteria sukcesu. Te kryteria sukcesu są tutaj podstawowe i dla zrozumienia całej idei oceniania bieżącego. Ponieważ my mamy zadanie, my mamy cel, my mamy coś, co uczeń ma zrobić i on powinien mieć ustalone dla tego kryteria dla tej oceny. I jeżeli my udzielamy uczniowi informacji zwrotnej, to udzielamy mu informacji w odniesieniu do tych kryteriów, które zostały ustalone. I możemy powiedzieć, że Jasiu, ty zrobiłeś to, robisz to świetnie, fajnie wychodzi ci to, musisz zwrócić uwagę na to, że jeszcze nie jesteś doskonały w tym, a w tym. I tutaj jest jakby zawarte całe clue tego, o czym rozmawiamy. I jeżeli mówimy o tym, że nauczyciele wystawiają oceny niedostateczne za, czy tam jedynki, czy jakieś inne oceny, za niewłączenie kamerki, za brak zadania domowego, za coś tam jeszcze, to no, sięgamy jakby tego, że robimy to niezgodnie z prawem, zupełnie. My nie rozumiemy tego, czym jest ocena bieżąca. I tutaj jest podstawowy problem tego, o czym dzisiaj i w poprzednim tygodniu rozmawialiśmy. Ocena bieżąca jest to to, co jest informacją zwrotną. I tutaj nie ma innej definicji, po prostu nie ma. Nie możemy tutaj interpretować czegokolwiek, bo zapis jest wprost taki, jaki jest. No, czyli tutaj ten przykład zapisów, który widzimy teraz na ekranie, to jest poprawnie, tak, sformułowany statut, no, jeżeli chodzi o sposób ustalania tych ocen bieżących, tak? Znaczy ja bym powiedział, że jest poprawny, ale to jest taki no, jedyny możliwy w odniesieniu do tego, co jest zapisane w ustawie. Bo jeżeli, czy w rozporządzeniu, bo jeżeli, teraz zestawmy ustawę z rozporządzeniem. Jeżeli celem oceniania wewnątrzszkolnego jest informowanie ucznia o tym, co zrobił dobrze i nad czym musi jeszcze popracować, tak? To było w tych celach kształcenia, celach oceniania, ja cofnę, żebyśmy jakby byli i transparentni i spójni w tych naszych przekazach, to zobaczcie, celem
oceniania, bo cele. Celem oceniania wewnątrzszkolnego jest informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć, udzielania uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie informacji o tym, co zrobił dobrze i udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju. Jeżeli to jest cel oceniania wewnątrzszkolnego i ocena bieżąca jest właśnie udzieleniem informacji zwrotnej, bo tak wynika z paragrafu 12 rozporządzenia w sprawie oceniania i klasyfikowania uczniów, to taki zapis, który mówi o tym, że ja tutaj biegnę przez te slajdy, że sposobem ustalania oceny bieżącej, że nauczyciel ustala ocenę bieżącą w oparciu o to, jakie kryteria przypisze do danego zadania i że udzieli uczniowi informacji zwrotnej, adekwatnej do tego zadania, czy w odniesieniu do tego zadania, jest po prostu przełożeniem tego, co jest w celach, do tego, co powinno być wykonane. I tutaj nie ma innej opcji. Tak? No ja rozumiem, no tak, tak, no czytam to, co mówisz. No więc wydaje mi się, że takie rozumienie jest bardzo wprost tego, co jakby jest zapisane w ustawie. Dlatego też wszystkie te zapisy, które dotyczą oceniania wewnątrzszkolnego i są jakby niezgodne z tą ideą, z tym widzeniem oceny bieżącej, no jakby tak zastanawiam się, czy nie wymagałyby zmiany, retuszu, zastanowienia się, pochylenia się całego zespołu nauczycieli nad tym, żeby właśnie tak je sformułować. Mają Państwo tutaj jakieś pytania na tym etapie? Tu pisze Pani Joanna, przepraszam, nie Pani Anna, ktoś tu pisał wcześniej. Nie, Pani Anna, dobrze. Gdzie można znaleźć przykład dobrze i sensownie napisanego statutu? Tak, całego statutu rozumiem, tak Pani Joanno? Czy tego dotyczącego, tego fragmentu dotyczącego ocen? Pewnie jeden i drugi się przydał. Fragmentu dotyczącego. No dobrze, no więc słuchajcie, więc ja tutaj chciałbym jeszcze jedną bardzo ważną rzecz zaznaczyć, bo tutaj było dla mnie takie zadanie, żeby przygotować przykłady zapisów. I te przykłady zapisów są w kolejnych slajdach i ten slajd, który przed chwilą pokazałem, to był jeden z tych slajdów, w którym są te zapisy. Natomiast to są zapisy już takie, które funkcjonują, bo jest to zapis, autentyczny zapis ze statutu szkoły. Więc następnych 6 slajdów to są właśnie te zapisy. Tak? I za chwilę do nich wrócimy. Natomiast ważne jest to, że tutaj pojawiają się jeszcze w zapisach prawa oświatowego takie elementy, które wywoływały zawsze pytania. I kiedy mówimy o tym, że na przykład nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę w sposób określony w statucie szkoły, no to jest właśnie to odniesienie się do kryteriów, a w przypadku oceny rocznej czy oceny klasyfikacyjnej to jest odniesienie się do wymagań, które zostały wcześniej opublikowane gdzieś czy zawarte, bo mówi się też o tym, że powinny one być w statucie, ale zapis w statucie, który mówi o tym, że te wymagania na poszczególne oceny śródroczne i roczne czy też roczne znajdują się w poszczególnych nauczycieli, czy też na stronie internetowej, czy też w bibliotece, to są jakby zupełnie poprawne, natomiast są też pewne zapisy, które budzą kontrowersje i ja chciałbym zwrócić na nie uwagę, ponieważ nauczyciele często mają wątpliwości co do tego, czy udostępniać pisemne prace uczniom. Zapis ustawowy tutaj jest jednoznaczny, że
Uciekł mi gdzieś ten slajd, że sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane jego rodzicom. Czyli są to zapisy, które nie podlegają dyskusji, tylko należy opisać sposób, w jaki sposób te prace są udostępniane. Bo jest jeszcze dokumentacja dotycząca egzaminów poprawkowych czy egzaminów klasyfikacyjnych, która jest udostępniana na wniosek rodziców. I wówczas ten zapis statutowy musi również uwzględnić ten element, że na wniosek rodziców dokumentacja jest udostępniana do wglądu i sposób tego udostępniania określa statut szkoły. I teraz mamy jakby jeszcze jeden punkt, który też budzi wiele kontrowersji i być może z mojego doświadczenia jest też jakby nie do końca zrozumiały. Ustawodawca w artykule 44i wskazuje, że sposób ustalania ocen bieżących jest określony w statucie szkoły, ale wskazuje jednocześnie, że oceny te mogą być ocenami opisowymi, więc nie należy utożsamiać oceny bieżącej z oceną opisową, bo ona może być oceną opisową, ale wcale nie musi. Ustawodawca wskazuje również to, że w klasach 1-3 oceny końcoworoczne są ocenami opisowymi, natomiast w klasach starszych mogą. I jakby nie można utożsamiać oceny bieżącej z oceną opisową. Ocena opisowa jest oceną, która może być, ale nie musi, natomiast musi być na zakończenie roku w klasach 1-3, a może być w klasach starszych. To jeszcze takie zrozumienie ustawy. No i teraz mamy już przykłady zapisów. I kiedy mówimy o tym, że załóżmy paragraf któryś tam statutu szkoły, to jest paragraf 10, ustęp 1, szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określają zasady oceniania postępów edukacyjnych i zachowania uczniów. I mamy punkt, ustęp 2, że wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych dostępne są na stronie internetowej i tutaj zakładka szkoły, w bibliotece szkolnej oraz u nauczycieli poszczególnych przedmiotów. I to jakby wypełnia pierwszy element. No i teraz ja mam tutaj pytanie, bo jeżeli ja widzę coś takiego, śródrocznych, rocznych ocen klasyfikacyjnych, to mnie się to kojarzy od razu z numerkiem. Mam jedynkę, mam dwójkę, mam trójkę, mam szóstkę, to jest jedna rzecz. Dokładnie. A druga dla mnie myląca taka, właśnie, może dlatego to jest kontrowersyjne, bo na końcu masz w zakładce dokumenty szkolne, w bibliotece szkolnej oraz u nauczycieli poszczególnych przedmiotów, co może sugerować, że każdy przedmiot powinien mieć inny sposób oceniania. No właśnie nie, bo tutaj... Znaczy, ja rozumiem, że nie, tylko wiesz, to tak czytasz i ja możesz wiem, ja rozumiem, tylko tu jest takie wskazanie do tego, że każdy przedmiot ma swoje określone wymagania i te wymagania na ocenę taką, siaką i owaką są określone. Jeżeli uczeń zdobędzie taką wiedzę czy umiejętności na poziomie takim, to ma taką ocenę, na innym taką. Te wymagania, które są określone właśnie u nauczycieli poszczególnych przedmiotów, są takim elementem rzeczywistości szkolnej, która w momencie wątpliwości zasianych u poszczególnego ucznia czy jego rodzica, na przykład jeżeli nauczyciel proponuje ocenę dostateczną czy też ocenę dobrą i nauczyciel, uczeń, przepraszam, nie nauczyciel, tylko uczeń i rodzic ma wątpliwości co do tego, czy ta ocena jest zgodna z tym, co ich dziecko prezentuje, to w odniesieniu do tych wymagań może się odwołać i poprosić o egzamin klasyfikacyjny. Także tutaj wychodzimy już z ocen bieżących, tylko wchodzimy na poziom oceny rocznej, którą proponuje dany nauczyciel i w odniesieniu do tych wymagań rodzic czy też uczeń może wystąpić o to, żeby tę ocenę poprawić, no, powołując się na te wymagania. I to jest to, tak? Mhm, no ja rozumiem, tak. Jasne? Tak, tak.
No dobra, no to, czyli mamy te wymagania. Następnie mamy zapis o tym, w jaki sposób sprawdzamy wiadomości i umiejętności w szkole. No i możemy powiedzieć, że są to pisemne formy wypowiedzi określone w podstawie programowej. Mogą to być inne formy pisemne wynikające z możliwości kreatywności i zainteresowania uczniów. Mogą to być wypowiedzi ustne, mogą to być inne wytwory uczniów, w tym z wykorzystaniem TIK, może to być praca w zespołach, może to być wszystko to, co przyjdzie nam do głowy i w jaki sposób funkcjonując w szkole przeprowadzamy takie sprawdzanie wiadomości. No i znowu, to są sposoby sprawdzania osiągnięć, ale nie za każde z tych osiągnięć musimy wystawić ocenę numeryczną. No pewnie, że nie. No właśnie. No nie. A ja mam takie wrażenie, że właściwie za wszystko, co uczeń robi, czy nie robi, dostaje lepszą albo gorszą ocenę. Czyli właściwie, nie wiem, w przypadku moich dzieci, syna mam nadal w szkole podstawowej, właśnie za wszystkie tutaj te wymienione sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych, on dostaje ocenę numeryczną. Nie, nie musi dostawać oceny numerycznej. Ja wiem, tylko tak, ciągle je dostaje. Tylko ciągle je dostaje, ponieważ ustawodawca wymaga od tego, żeby w statucie znalazł się zapis dotyczący sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i szkoła musi te sposoby zawrzeć. I tymi sposobami są właśnie takie, ale do każdej pisemnej formy wypowiedzi może być udzielona informacja zwrotna, prawda? No do powinna być, innej formy, jakaś nawet ustna, tak, ale jakaś... Dokładnie, do każdej z tych form sprawdzania wypowiedzi może być udzielona informacja zwrotna, prawda? W odniesieniu do kryteriów, które nauczyciel przyjął sobie przy tworzeniu tego zadania, które jest tą formą sprawdzania wiadomości czy umiejętności. Jeżeli uczeń napisze, załóżmy, zaproszenie, jeżeli napisze list, jeżeli napisze jakąś tam inną formę, to nauczyciel odnosząc się do tego stwierdzi, że uczeń zrobił to tak, 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 ale musisz poprawić się w tym. Więc są to formy sprawdzenia, ale niekoniecznie za tą formą sprawdzenia wiadomości czy osiągnięć edukacyjnych, bo to mówimy o osiągnięciach edukacyjnych, a nie mówimy o wiedzy i umiejętnościach. Wobec czego do tych osiągnięć edukacyjnych możemy się odnieść, wypełniając zapisy ustawy, udzielając informacji uczniowi czy pomocy w jego nauce, udzielając mu informacji zwrotnej do tego, jak to ma wyglądać. Czyli powodując to, że uczeń zacznie się uczyć, czy nauczy się, jak robić dobrze to, co robi, uwzględniając te informacje zwrotne, których udzieli mu nauczyciel. Jarku, ja przepraszam, że ci przerwę w tym momencie, ale właśnie pojawił się zapis, co do którego obiecywaliśmy sobie, że jeżeli się pojawi, to go skomentujemy, prawda, Marto? Więc ja tutaj zacytuję. Prawda jest taka, że jeśli nie ma oceny, to uczeń nie chce nic robić albo się nie przykłada. Więc ja chciałbym tutaj gorąco z tego miejsca przeciwko tego rodzaju myśleniu zaprotestować. Ja też. Ja uważam, że to jest jedna z najgorszych rzeczy, która się w edukacji dzieje. Mianowicie właśnie to przeświadczenie, że jedynym sposobem na zmotywowanie człowieka to jest go przestraszyć. I ja naprawdę absolutnie w to nie wierzę. Mam moje 25-letnie życie zawodowe pokazało mi nieraz, że jest absolutnie na odwrót. Że właśnie wtedy, kiedy stworzy się przestrzeń, dialog i zbuduje relacje z uczniem, to wtedy zaczynają się dzieci rzeczy wielkie dziać, a uczniowie zaczynają więcej pracować. Mam na to twarde, konkretne przykłady. Więc bardzo proszę wszystkich tu dzisiaj słuchać. O których będziesz mówił na swoim webinarium zresztą, prawda? Będę mówił o swoim. Tak, ale tutaj Grzegorzu, Grzegorzu, to jest bardzo ważne, to co mówisz, bo właśnie rolą nauczycieli, rolą tych, którzy organizują ten proces, jest zorganizowanie procesu i wywołanie u ucznia motywacji wewnętrznej, bo tylko ta motywacja wewnętrzna powoduje, że uczeń chce się uczyć.
To musi być ciekawość, to musi być zainteresowanie, to musi być związanie tego, o czym się uczy, ze światem, który go otacza. Tutaj moglibyśmy mówić o całej organizacji procesu uczenia się i tego, co jest warunkiem tego, że uczeń zaczyna się uczyć. Bo jeżeli przyjmujemy taką optykę, o której tutaj pisze ten pan, nie, czy pan... Pani Magdalena teraz pisze wspaniałe zdanie właśnie, im ja ciekawiej uczę, tym uczniowie chętniej się uczą. Dokładnie, i o to właśnie chodzi, właśnie o tą motywację wewnętrzną, która powoduje, że uczeń się uczy, że on chce się uczyć i ważne jest to, że przejmuje też, czy bierze odpowiedzialność za swój proces uczenia się, bo my nie jesteśmy po to jako szkoła, żeby karać ucznia za to, że przychodzi do tej szkoły i szukać na niego haków, tylko jesteśmy po to, żeby mu pomóc w tym, żeby przygotował się do życia w przyszłości, żeby nauczyć go. Masz rację, tutaj właśnie przed chwilą też przeczytałem, że nawet jeśli się taką postawę przyjmie, to potem jeszcze, to potem przychodzi szara rzeczywistość, czyli świadectwo klasy ósmej i punkty przerekrutacji, ale ja znowu powiem to samo, czyli ja głęboko wierzę, że ta rzeczywistość nie musi być wcale taka szara, czyli że te oceny koniec końców, na przykład na egzaminie ósmoklasisty, będą wyższe, a nie niższe wtedy, kiedy my uczniowi te warunki stworzymy zupełnie inne. I o to właśnie chodzi, wiecie, to chodzi o pewnego rodzaju podjęcie ryzyka, że będzie dobrze. Ja prowadziłem tę dyskusję już nie wiem ile razy, ale pamiętam taką konferencję, na której zabrała głos jedna z uczestniczek w czasie, kiedy właśnie ja mówiłem podobne rzeczy, które ty mówisz teraz, Jarku. I pani powiedziała, no dobrze, ale co będzie, jeżeli ja tak zrobię, a oni na koniec wyjdą, wiecie, ze słabymi ocenami. I ja wtedy powiedziałem, a co będzie, jeśli pani zaryzykuje i oni wyjdą z dobrymi? Prawda? Czyli jakby które ryzyko my chcemy, bo zawsze jakieś ryzyko podjąć trzeba, prawda? Nikt z góry nie wie, jak to się zakończy, chociaż ja mam głębokie przeświadczenie, że zakończy się dobrze i mam na to całe mnóstwo dobrych przykładów. Natomiast wiecie, jakby robienie czegoś koszmarnego ze strachu, że jeżeli się tego nie zrobi, to uczniowie wyjdą gorzej, to jest właśnie wpychanie ich w ten mechanizm właśnie, o którym my tu cały czas mówimy, w tę ocenozę, prawda? Dokładnie. I oni w momencie po 8 latach na przykład szkoły podstawowej, to już w nic innego nie uwierzą. Bo też pamiętajcie o tym, że ci rodzice, którzy tutaj też Państwo podnosili to, ci rodzice, którzy się domagają ocen, to też są ofiary z tego poprzedniego pokolenia tejże właśnie ocenozy. No gdzieś to wreszcie trzeba zacząć próbować przerywać, a nie mówię, skoro rodzice się domagają, to my im znowu pozwólmy, prawda? I będzie kolejne pokolenie, które będzie tak samo tym skażone i za 20 lat będziemy o tym samym rozmawiali. Znaczy, dokładnie. Grzegorzu, widzę moc emocji w tym, co mówisz. Ja też mam emocje właśnie z tym związane, bo droga do egzaminów jest jakby z dwóch stron, można by powiedzieć. Z jednej strony możemy wytresować uczniów i właśnie to stawianie ocen, to jest przymuszanie, karanie, wymuszanie tego, żeby się nauczyli, a z drugiej strony, ta druga strona do egzaminu, to jest taka, że nauczymy ich myślenia, nauczymy ich, czy umożliwimy im nabycie kompetencji kluczowych, które umożliwią im zupełnie naturalnie zdanie tego egzaminu, bo w momencie, kiedy oni się uczą i kiedy rozwiązują problemy, kiedy dochodzą do wiedzy, oni się nauczą tego, oni zapamiętają to, co jest istotne, będą potrafili zastosować w praktyce. Ja mówię, to jest takie odwrócenie taksonomii Bluma, bo to nauczyciele większości szkół, co wynika z moich osobistych doświadczeń, opierają się o te trzy podstawowe szczeble tej taksonomii. Zapamiętanie, zrozumienie, zastosowanie. Natomiast gdyby to odwrócić i spowodować, że uczniowie będą na lekcjach dokonywali analizy, syntezy, tworzenia, ewaluacji, to oni robiąc to, dokładnie cofną się, może nie się cofną, ale dojdą do tego zapamiętania, zrozumienia i zastosowania. I to jest ta druga droga dojścia do egzaminu. Ja teraz jeszcze może, przepraszam, no dokończ. Mhm. Nie, ta droga wydaje się lepsza, bo... Nie, no oczywiście, że tak. Bo naturalna, zgodna z procesem uczenia się człowieka. Natomiast to, co ja chciałam dodać, to jest to, że takie tresowanie prowadzi do braku zaangażowania.
I my to wiemy, tak? Dziecko, które jest w czwartej, w piątej klasie, jest po prostu już naprawdę zblazowane i brak mu kompletnie zaangażowania w to, co się dzieje w szkole bardzo często. Ja ostatnio czytałam, mnie to przeraziło osobiście, nie wiem jak Państwa, ale są badania obszerne, światowe. Średnio około 23% pracowników wykształconych z jakąś edukacją taką wyższą jest zaangażowanych w pracę zawodową. Tylko 23%. I kolejne badania, które jak gdyby no, są skorelowane z tym, co ci ludzie robili w szkole, oni nie byli w szkole również zaangażowani. Ta reszta, czyli te 23%, które było w szkole zaangażowane, któremu się dało myśleć, rozwijać ich kreatywność chociażby, czy właśnie to krytyczne myślenie, potem stali się zaangażowanymi pracownikami. Większość osób ląduje w pracy bez kompletnego zaangażowania. I mnie się wydaje, że to tresowanie, zmuszanie, brak takiego właśnie pracy na tej motywacji wewnętrznej, no prowadzi do braku zaangażowania potem w życiu dorosłym. Mnie to osobiście ta statystyka przeraziła. Mhm. No i słusznie. Pani Iwona pisze, że potrzeba systemowych rozwiązań. Ja się z tym absolutnie nie zgadzam, ponieważ nie ma żadnych systemowych rozwiązań. To, co robimy, zależy tylko i wyłącznie od szkoły. I to my w szkole jesteśmy w stanie ten system zmienić, bo ten system, jakkolwiek go nazwiemy, on nas zupełnie nie hamuje. No i tym bardziej, że mamy tutaj w tej ustawie, prawda? Mamy ustawę, która nam mówi dokładnie, co to jest ocena bieżąca, jak mamy z niej korzystać. I dokładnie. Przekręciliśmy chyba, myślę, znaczenie oceny bieżące jako oceny cząstkowe. Słuchajcie, jest to w ogóle źle zinterpretowane. No, ja bym bardzo sobie życzył i chciał, i nie wiem w jaki sposób do tego doprowadzić, żeby wszystkie szkoły przestrzegały prawa oświatowego. Jeżeli wszystkie szkoły będą przestrzegały prawa oświatowego, to ten mityczny system, o którym mówimy, on po prostu zniknie. Nie będzie, tylko będziemy kształcić uczniów myślących, kreatywnych, przedsiębiorczych, takich, których oczekuje ten system, tak? Oczekuje ten system, bo on czyli to jest w naszych głowach, tak, a nie w żadnych ustawach, w naszych głowach i teraz jak gdyby w naszych rękach, żebyśmy to mogli zmienić. Tak, ale my właśnie chodzi o zmianę w myśleniu. I tutaj głównym elementem tej zmiany, czy liderem tej zmiany, czy osobą, która tę zmianę zacznie, która tę zmianę zainicjuje, jest dyrektor szkoły. I tutaj apel do dyrektorów szkół o to, żeby stosowali prawo takim, jakim ono jest, żeby dokonywali takich zapisów, które wynikają z tego prawa i żeby przestrzegali ze swoimi nauczycielami tego, co w tym prawie jest zapisane, bo od tego zależy kształt tego systemu. No dokładnie, niby takie proste, prawda? Przestrzegajmy prawa. Takie proste. Jeszcze mam trzy slajdy, prawda? Musimy ustawić skrótkę powoli, bo już... Ja jeszcze mam trzy slajdy, które mają jakieś tam zapisy, tak? Które są możliwe w statucie. O, ten już nie. I myślę, że te slajdy będą dostępne też na tym nagraniu. Jeżeli natomiast ktoś będzie chciał i miał potrzebę więcej, no to ja jestem do dyspozycji. Tutaj jest takie pytanie od pani Joanny. Zobacz, Jarku, to ostatnie. Tak. Trzy błędy. No właśnie, rozumienie oceny bieżącej. To jest pierwsze. Po drugie, używania terminologii, która nie jest adekwatna zupełnie do przepisów, czyli mylenie pojęć w zakresie oceniania i po trzecie, stosowanie tego mechanizmu przedmiotowych systemów oceniania. Czyli po pierwsze, pierwszy punkt, nie ma przedmiotowych systemów oceniania, ocena bieżąca jest informacją zwrotną, no i to wszystko. A powiedz mi, skąd się wziął pomysł ważenia ocen? Nie wiem, jeżeli ktoś lubi sobie robić pracę, która jest zupełnie niepotrzebna, no to sobie ktoś wziął.
Bo ja tego nigdy nie mogę zrozumieć, dlaczego ocena ze sprawdzianu kolejnego w tym tygodniu, czyli 26, jest o wiele bardziej istotna czy ważna niż na przykład wykonanie projektu, czy zrobienie czegoś kreatywnego, czy udział w lekcji. Ja tego nigdy nie mogłam jako mama, szczerze powiem, pojąć. Kto to wymyślił? Marto, bo to jest tak, że to jest próba sankcjonowania, czy też może stworzenia ocen bardziej sprawiedliwych od sprawiedliwych. Znaczy moim zdaniem promujących pewien rodzaj uczenia się, czytaj, tak. Uczenia akademickiego. Jeżeli umiesz się uczyć na pamięć, jesteś analitykiem, no to nadajesz się do szkoły, jesteś, nie wiem, twórczy, bardziej artystyczny, no to już to jest nie tak istotne jak te umiejętności takie stricte akademickie, tak? Dokładnie, to jest taka próba usprawiedliwiania tego, czego nie powinno się usprawiedliwiać, no dokładnie, czyli jakby naginania tego prawa do tego, czego nie powinno być. Tutaj cały czas mówimy o tym, ile ocen powinno być, to jest, ja się do tego muszę ustosunkować, nie wiem, to sami sobie ludzie tworzycie, to ile musi być ocen w danym przedmiocie, tylko pamiętajcie o tym, że ocena bieżąca ma być informacją zwrotną, bo taka jest definicja. I tworzenie statystyki, która oparta jest o zapisy statutowe, to jest to, co sami sobie wygenerowaliśmy i stworzyliśmy. Tak samo oceny ważone są wymyślone przez kogoś i tworzone i wpisywane do naszych statutów, a tego być nie musi. My sami sobie komplikujemy życie, które może być o wiele prostsze i o wiele prostszy może być sposób uczenia się i sposób w ogóle funkcjonowania nauczycieli w szkole. Mm-hmm. Tak? No to jeszcze jedno pytanie z tych trudnych, bo od jakiegoś czasu moja córka, jak już była chyba w liceum, już na szczęście jest poza tym systemem, w każdym razie pojawiły się w pewnym momencie oceny proponowane. Kiedyś ich nie było, one się teraz pojawiły. Skąd to taki wymysł, że się te oceny proponuje? Żeby pokazać uczniowi, co się postawi na semestr i znowu go zachęcić do tego, żeby te oceny poprawiał. Na przykład przykład taki z mojego domu, że pani wystawiała wszystkim z języka polskiego jedynki albo dwójki, tak, musi postawić najniższą ocenę, żeby potem ewentualnie mogła ją podnieść. Tak? Nie może postawić trójki, mimo to, że niby z tych ocen ważonych wychodzi dwójka, to pani tak stawia jedynkę, no bo nie daj Boże, nie będzie mogła potem tego obniżyć. Tak? No wiecie, to są takie absurdy, których ja jako nauczyciel, edukator, osoba związana z edukacją całym sercem i głową, nie mogłam tego po prostu pojąć. No czyli znowu to są jakieś wymysły, rozumiem, tak, na potrzeby kontroli ucznia. Tak, to są potrzeby kontroli ucznia, natomiast ja w tej chwili nie pomnę i tutaj nie pamiętam, bo nie znam na pamięć ustawy, bo zresztą to nie jest coś, czym można się szczycić, że zna się na pamięć ustawę, kiedy można ją wyklikać w 3 sekundy. W jednym z zapisów jest właśnie tej ustawy jest, że na miesiąc przed, czy tam na ilość przed klasyfikacją przedstawia się uczniowi proponowane oceny, czy też przewidywane oceny no roczne. Pod warunkiem, że wystawiamy, no właśnie oceny roczne, tak, ale już śródroczne, tak, to no tak. Przewidywane. No i to jest właśnie, to jest to, z czym też jakby spotykałem się w wielu radach pedagogicznych, bo jeżeli ktoś bierze na siebie, teraz uwaga, odpowiedzialność, jest odpowiedzialnym nauczycielem i proponuje ocenę, która jest tą przewidywaną oceną, to to jest ta przewidywana ocena, wobec czego jeżeli ta ocena jest już wyartykułowana, to kolejnym działaniem, które wynika ze strony ucznia czy też rodzica, jest stosowanie przepisów, które określają to, w jaki sposób uczeń, czy też nauczeń może podwyższyć tę ocenę, która jest przewidywana. Wobec czego wpadamy w taką pułapkę, którą sami sobie stawiamy,
że jeżeli zaproponujemy ocenę, to nie jest to, nie ma to być widzimisię nauczyciela i absolutnie nie ma to być to, o czym Marta mówisz, że ktoś sobie poda dwójkę, bo chce, żeby... No tak, ale no wiesz, z ważonej wychodzi dwójka, cały system ważenia wychodzi dwójka, a pani jako ocenę tak. przewidywaną czy proponowaną, bo to tam terminologia jest różna, stawia jedynkę. Dokładnie. Tak? I wówczas powinno mieć zastosowanie to, co jest zapisane w statucie, a co dotyczy tego, w jaki sposób uczeń może podwyższyć ocenę proponowaną. No czyli, rozumiem, czyli taka informacja tak, zwrotna znowu, w jaki sposób. Tak, tak. Podamy w system, który sami sobie zgotowaliśmy, czyli musimy oprzeć się o te wymagania klasyfikacyjne, które wcześniej wyartykułowaliśmy w dowolnej formie i musimy zorganizować egzamin klasyfikacyjny, bo jeżeli proponujemy taką ocenę, a uczeń się z tym nie zgadza, no to musi być do tego jakiś materiał, tak? Jakieś dowody. I uczeń musi udowodnić, że nie zgadza się z tą oceną, bo chce wyższą. No tak, tak, no to rozumiemy. No dobrze, proszę Państwa, no musimy na dzisiaj chyba zakończyć, ale to nie koniec tego cyklu. Zapraszamy za tydzień, Grzegorz, tak? Tym razem ty w roli głównej. Powiedz tak, zachęć, o czym pogadasz. No będziemy te wątki kontynuować oczywiście, przy czym ja będę starał się przejść też na poziom znacznie bardziej taki operacyjny i spróbować po prostu przyjrzeć się różnego rodzaju technikom z punktu widzenia tego właśnie, jak one się wpisują w tę nową filozofię oceniania. Mam nadzieję, że to będzie ciekawe i że sobie wszyscy będziemy mieli też okazję o tym tak szczerze jak dziś i poprzednio pogadać. Także bardzo gorąco zapraszam oczywiście. To będzie przyszły piątek, Marta. Piątek, tak. Też o 19:30. Tak, tak, tak. No dobrze. Jak się można zapisać? No będą linki, proszę Państwa, na naszym fanpage'u do CLT, na Waszym też, prawda? Szkoła bez ocen i... Tak, tak. Rozumiem, tak, tak. No i oczywiście zapraszam wszystkich Państwa serdecznie do przystąpienia do akcji Rok Relacji w Edukacji, bo tam też dużo się dzieje, mamy kolejne projekty, to jest jeden z tych projektów. Tam będą informacje, gdzieś Państwo ją tam znajdą. Marta Grzegorz. Słuchajcie, pani Joanna napisała właśnie. Tak. Cieszymy się bardzo. Bardzo nam miło, bardzo dziękujemy. Tutaj jeszcze było pytanie o certyfikat. Jarku, czy te certyfikaty będziecie znowu wysyłać? Bo tego żeśmy nie dogadali. No. To wiecie co, to nie ma sprawy, no jak to jest jakiś kłopot, to proszę, ja ten certyfikat... Nie, to nie jest żaden kłopot, ja już piszę. Mhm. To poprosimy w takim razie o maila, Jarku, do już czatu. Piszę. Bardzo proszę, ja i tak pewnie dostanę potem, co miało miejsce i tym razem, ogromną liczbę próśb, ale będę je przekierowywał do ciebie wtedy. Proszę uprzejmie zanotować sobie e-mail do Jarka. Tak, to następne dwa my wygenerujemy może w takim razie, tak? Tak, następne dwa zrobimy my. Nie, to nie jest żaden problem. To jest czysta przyjemność wystawiać Państwu zaświadczenie o uczestnictwie. Cieszymy się, że jesteście z nami i że zależy Wam na tym, że jest to ważne dla Was, takie zaświadczenie, że byliście z nami i że było to lepsze niż kino piątkowe. To jest... Możesz pisać na doświadczeniu. To jest rewelacja. Ja jeszcze powiem, bo były pytania w trakcie, że oczywiście, że będzie nagranie z tej dzisiejszej sesji, rejestrujemy ją w całości, podobnie jak poprzednią. Linki do poprzedniej znajdą Państwo na przykład na kanale na YouTube DOS ELT, ja teraz wpisuję tą nazwę dla tych z Państwa, to jest nasz kanał na YouTube. Oczywiście udostępnialiśmy te linki również na profilu Fundacji Jarka, na Roku Relacji, na naszym fanpage'u facebookowym, więc w jednym z tych miejsc z całą pewnością te linki można w dalszym ciągu zdobyć. Nagranie z dziś będzie pewnie za dzień czy dwa też dostępne, także proszę być w kontakcie i na początku przyszłego tygodnia będziemy rozpoczynać zapraszanie Państwa na tę kolejną piątkową sesję, tym razem w moim wykonaniu. Także serdeczne dzięki za dzisiejszy... Zapraszamy. Ale się działo, taka jestem, wiecie co, chyba gotowa na wino. Pozdrawiamy. Dobranoc Państwu, dzięki za Twoją wiedzę. Bardzo dziękujemy za ten wkład, naprawdę. Dziękujemy Państwu bardzo i do zobaczenia za tydzień. Dzięki. Do zobaczenia.